Witam, po długiej przerwie wracamy. Może teraz będzie regularnie już z filmami niż przez ostatni miesiąc. Dobra, bez przedłużania. Ślimaki, część druga. W tym odcinku przyjrzymy się ślimakom morskim. Ale nie tylko, ponieważ zapomniałem w poprzednim odcinku dodać ważne dość dwie informacje. Zapomniałem wspomnieć o małym ślimaku, Pistostoma vermiculum, który ma chyba najbardziej pokręconą i złożoną, powykręcaną muszlę ze wszystkich mięczaków. Przy okazji jest bardzo mały, ma 1,5 mm długości. Byłem przekonany, że jest to ślimak morski, ale jednak jest to ślimak lądowy, a więc warto o nim wspomnieć. Również ciekawa sprawa z ślimakami i kolejnymi przywrami pasożytującymi na nich. Konkretnie przywrami z rodzaju Leucochloridium. Larwy tych przyw infekują ślimaki z rodzaju bursztynka i tam osiedlają się w ich czułkach ocznych i pulsują w charakterystyczny sposób, przypominając trochę larwy much. Jednocześnie kontrolują one jego zachowanie, aby szedł on w stronę słońca jak najwyżej i w tam u góry, jak on pulsuje, zwraca uwagę owadożernych ptaków, które zjadając tego ślimaka połykają te larwy i larwy te dorastają w jelicie ptaka i tam rozmnażają się płciowo jako obojnaki i tworzą jaja, które trafiają do kału moczu ptaka, który spada na roślinę i tam z powrotem te jajka zostają jakoś zjedzone przez ślimaki. No jest to całkiem ciekawy sposób pasożytowania, dlatego myślę, że warto wspomnieć przy okazji ślimaków. A teraz przejdźmy już do sedna tego odcinka, czyli ślimaków morskich. Pierwszym z nich jest taki ślimak trochę od innych inny, że tak powiem. Czyli Chrysomalon squamiferum, który można przetłumaczyć na polski jako ślimak łuskostopy, czy inaczej jest zwany morskim pangolinem. I nie, to nie jest celowe tutaj, że wybrałem tego ślimaka tylko ze względu na nazwę, ponieważ zainteresował mnie jego cechy. Występuje on w trzech znanych nam lokacjach na kominach hydrotermalnych, gdzie odżywia się dzięki tym kominom, ale nie tak w bezpośredni sposób, tylko z tych kominów lecą związki siarki, a symbiotyczne bakterie siarkowe w jelicie ślimaka prowadzą chemosyntezę, czyli tak jak rośliny fotosyntezę z udziałem światła i wody, tak bakterie niektóre albo inne stworzenia mogą przez energię chemiczną zyskiwać pożywienie. I tak, produkty tej syntezy, jak i produkty oddychania przez te bakterie są wykorzystywane przez ślimaka jako substancje odżywcze. No i jego układ pokarmowy poza tym jest słabo rozwinięty. Tarka jest bardzo delikatna, taka niefunkcjonalna za bardzo. Dziesięciokrotnie mniejszy jest jego układ pokarmowy, tak jeśli chodzi o jelito, żołądek i te rzeczy, niż typowego ślimaka. I największe są takie gruczoły, w których właśnie te bakterie się znajdują. Nie ma on ani oczu, ani penisa, a jego mózg, jak na ślimaka, jest całkiem prosty. Ale najciekawszą jego cechą jest to, że jest to jedyne zwierzę, które wbudowuje w swój szkielet, w tym wypadku egzoszkielet, czyli tą muszlę, żelazo. Takie łuski właśnie widoczne na jego stopie i również wbudowuje on w stopę i w muszle żelazo. Jak to robi? Nie jest to do końca nam znane, ale jakoś rozprowadza on po ciele właśnie te formy siarki, które w wyniku odżywiania i oddychania zyskuje od bakterii i ta siarka reaguje z żelazem znajdującym się w wodzie z tego komina hydrotermalnego, tworząc tam siarczki żelaza, różne takie jak piryt czy gregit, chyba tak to się po polsku mówi, gregit. I ten gregit ma silne właściwości magnetyczne, czyli można takiego ślimaka przyciągnąć magnesem. No i jeszcze ciekawa sprawa, że w każdym z tych trzech miejsc te ślimaki wyglądają inaczej, ponieważ skład wód w tych kominach jest inny po prostu. Następna grupa ślimaków to tak zwane motyle morskie, które zamiast poruszać się jak ślimak,
Latają one w wodzie na skrzydłach zbudowanych z ich stopy. Wśród tej grupy znajdziemy gatunek, który jest najliczniejszym gatunkiem ślimaka na świecie. A więc jest to bardzo liczna grupa. A ślimaki są małe, nie przekraczają centymetra długości. I wiele z tych straciło muszle czy skrzela. Bez skrzeli oddychają przez skórę. Ciekawe, jeżeli mają one już te muszle, to są one symetryczne. Nie tak jak u ślimaków, że jest ślimak asymetrycznym zwierzęciem tak naprawdę. Są zaliczane do planktonu, gdyż mają one małą kontrolę nad ruchem w wodzie i są głównie poruszane przez prądy morskie, chociaż migrują w dzień pionowo w górę, aby żywić się planktonem roślinnym, a w nocy wracają głębiej, żeby tam się żywić. Dobrze, teraz kilka ślimaków z nadrzędu sakogloza, czyli takiego nadrzędu, który jest zdolny do kleptoplastii, czyli symbiozy z chloroplastami lub ogólnie z plastydami pożeranych przez nich pokarmów. Chloroplasty to takie części komórek roślinnych lub proteistów jakiś, które te części są odpowiedzialne w dużej mierze za fotosyntezę. I taki ślimak, pożerając na przykład glony, przyjmuje te plastydy, w tym wypadku chloroplasty, nieuszkodzone i umieszcza je w swoim układzie pokarmowym, na przykład tuż przy skórze, i czerpie korzyści z fotosyntezy przeprowadzanej przez te chloroplasty. I jakby żywi się jak roślina. Jest to całkiem ciekawa sprawa. Około 200 gatunków ślimaków jest takich, ale też wiele protistów potrafi wykonywać kleptoplasty, a nawet płazince morskie niektóre. Takim najbardziej popularnym chyba z tych ślimaków jest Costasiella kuroshime, czyli tak zwana liściowa owca. Tak ona wygląda. Jest całkiem ciekawie wyglądającym zwierzęciem, ale również mamy tutaj bardzo ciekawe zachowanie, które zostało odkryte dopiero rok temu. Dwa gatunki ślimaków, Elysia marginata i Elysia atrovivilis, są to jedyne póki co nam znane ślimaki, które same się dekapitują i zostaje sama głowa, które przez 3 tygodnie następnie się regenerują. Już tam po tygodniu jest serce i dużo innych organów, ale tak w 3 tygodnie powracają do swojej formy. Co ciekawe, nie jest to tak jak u jaszczurek forma obrony przed drapieżnikami, tylko forma najprawdopodobniej oczyszczania się z pasożytów, bo wykonują to bez żadnych jakby bodźców widocznych, niebezpiecznych dla nich. I właśnie w tym czasie, jak one przeżywają, dzięki kleptoplastii, do której też są zdolne. Następnie dość duża grupa, czyli nudibranchia, czyli rząd nagoskrzelny ślimaków. Jest to bardzo zróżnicowana grupa z około 3000 gatunków i są one z reguły bardzo kolorowe i takie powywijane. Co ciekawe, żaden z nich nie widzi kolorów, tylko są, można by powiedzieć, daltonistami, a wszystkie są takie kolorowe. No, najczęściej jest ze względu na kamuflaż, część ze względu na odstraszanie drapieżników takimi kolorami ostrzegawczymi, że uwaga, mogę być jadowity, albo jestem, albo nie, nie wiadomo do końca. Tak, te przednie czułki tu widoczne to są ich narządy chemorecepcji, czyli takie, które odpowiadają za zmysł, coś pokroju naszego węchu czy smaku. A te z tyłu to skrzela, tak rosnące jakby na nich. Stąd nazwa nagoskrzelne. Tracą one muszle w trakcie rozwoju, tylko młode osobniki mają je. Teraz kilka ciekawych gatunków. Na przykład Goniobranchus reticulatus odrzuca po stosunku penis. Jest to najprawdopodobniej adaptacja, by uniknąć przenoszenia spermy kogoś innego do następnego partnera, żeby przenosić tylko swoją spermę i tylko, żeby tylko jego plemniki docierały do komórek jajowych partnera. Około doby zajmuje mu regeneracja tego narządu, a więc duże wyrzeczenie to nie jest. I tak, teraz dużo z nich posiada takie rozszerzenia układu pokarmowego w postaci takich wypustków na grzbiecie zwanego cerata chyba, albo serata po angielsku, lub na boku mają te wypustki i one służą do powiększenia powierzchni ślimaka, aby ułatwiać na przykład oddychanie lub żeby powiększyć powierzchnię trawiącą lub do obrony jako odrzucane w momencie ataku takie narządy. I teraz przechodzimy
to ciekawego organizmu, który posiada takie coś, czyli niebieskiego smoka. Taki, jest to taki ślimak, który pływa jakby w wodzie. Trochę tak lata może, podobnie do tych motyli morskich. Ponieważ na jego brzuchu ma on worek wypełniony gazem, który mocno go wypiera na powierzchnię. I tak na plecach tak naprawdę, pływając brzuchem do góry, stopą do góry, sobie pływa. Żywi się on różnymi parzydełkowcami pływającymi tam blisko tafli wody, na przykład żeglarzem portugalskim, czyli takim podobnym do meduzy zwierzęciem, który nie jest organizmem wielokomórkowym, tylko organizmem kolonijnym. Czym to się różni? Ponieważ my jesteśmy organizmem wielokomórkowym, bo na przykład nasza komórka wątroby nie mogłaby przetrwać sama bez reszty komórek organizmu, a u niego każda z tych komórek mogłaby przetrwać sama, ale żyje w takiej ciasnej kolonii, aby to życie sobie ułatwić i ułatwić reprodukcję. Posiada on komórki parzydełkowe, tak jak każdy parzydełkowiec, które to parzą oczywiście za pomocą takich małych harpunów z płynem parzącym w środku. No i niebieski smok zjada tego żeglarza i jego komórki parzydełkowe, podobnie jak w kleptoplastii, nienaruszone lecą do układu pokarmowego, właśnie do tej ceraty, i tam służą mu do obrony i on parzy. To nie jest tak, że on z natury jest taki parzący, tylko on pobiera z pokarmu swoje obronne komórki parzydełkowe. Dla człowieka raczej nie będzie śmiertelne jego poparzenie, ale są znane przypadki śmierci ludzi wywołanych przez żeglarza portugalskiego, a więc należy uważać również na te ślimaki. I na przykład jak wylądują na plaży, to nie brać ich gołymi rękami, bo można się poparzyć. Co prawda występuje on raczej w okolicach międzyzwrotnikowych, przy Australii, Afryce, trochę na południu Europy. Ale jeżeli kiedyś zobaczymy takiego ślimaka, raczej go nie dotykajmy gołymi rękami. Niebieski kolor pomaga im odbijać światło UV i kamufluje je w wodzie. Od góry są, znaczy od brzucha tak naprawdę są trochę ciemniejsze, co od góry wydaje się jakby głębia wody, a od grzbietu, czyli od dołu, są jaśniejsze, co kamufluje je na tle tafli wody. Przy okazji takiego sposobu pływania warto wspomnieć o rodzaju Philly Row, którego przedstawiciele konwergentnie do ryb wykształcili bardzo podobne, można by powiedzieć, płetwy ze swojej stopy i pływają tak jak ryby praktycznie, kibając tym ogonem swoim, powiedzmy, na boki. I też żerują one na parzydełkowcach. Młode na 10 dni przyczepiają się do hydromeduz z Anclea costata i powoli je pożerając zasysają tkanki ich, tak jakby siedząc na zewnątrz, i w podobny sposób już, ale dużo szybciej odżywiają się w dorosłości różnymi innymi parzydełkowcami. Kolejne to Melibeleonia, czyli jeden ze ślimaków, który zamiast tarki przekształcił swoją głowę w taki kaptur i nim łapie i zagarnia swoje ofiary, prosto połykając je w całości do środka. Następne to tancerka hiszpańska lub tancerz hiszpański, ale raczej po polsku używa się nazwy tancerka. Żywi się ona gąbkami, a na uwagę zasługuje jej sposób pływania, przypominający hiszpański taniec podobno. Dobrze, teraz już poza nagoskrzelnymi. W poprzednim odcinku mieliśmy najmniejszego ślimaka na świecie, a w morzu możemy znaleźć największego przedstawiciela ślimaków, czyli Syrinx aruanus, czyli tak zwaną trąbkę australijską. Może ona osiągać metr długości i ważyć 18 kg, z czego muszla to około 10% masy ich ciała, czyli prawie 2 kg. Najprawdopodobniej żywi się ona długimi robakami wieloszczetami, czyli takimi pierścienicami, wysysając je prosto z ziemi, a takie robaki mogą mieć nawet metr długości. No, jeszcze jedna rzecz znalazłem, że ten ślimak nazywa się trąbka, dlatego że da się na jego muszli grać jak na trąbce. Tak to mniej więcej brzmi. Kolejnym blisko
raczej spokrewniony z tym dużym ślimakiem. Stożek geograficzny, czyli najbardziej jadowity przedstawiciel ślimaków, który posiada swego rodzaju trąbę i na końcówce tej trąby jest zmodyfikowana na kształt harpunu tarka, która dostarcza jad. Poluje on głównie na ryby, ale jest ten jad na tyle silny, że jest w stanie zabić człowieka. Sam osiąga około 15 cm długości, a w całej historii, jakby policzyć, to przypadków śmiertelnych u ludzi jest mniej niż jeden na rok. Chociaż nie wiem, jak dokładne są te statystyki, bo trucizna ta działa bardzo szybko i przy dużej dawce może nawet tylko 10 minut życia pozostać nam po trafieniu takim harpunem. Można je spotkać w wielu wodach Oceanu Indyjskiego, a więc jak kiedyś będziecie w Australii albo gdzieś tam na Oceanie Indyjskim na wyspach, uważajcie, gdzie chodzicie, bo może was trzasnąć taki ślimak. Kolejną grupą wartą uwagi jest tak zwana grupa ślimaków surferów. Jest to trochę polifiletyczna grupa, że tak powiem, sztuczna. Ale ogólna zasada tych ślimaków to jest taka, że mogą one się poruszać za pomocą powiększonej stopy i tak jakby rozkładają tą stopę, a fala ciągnie je wzdłuż plaży, tak jakby na parasolce. Mogą one być albo filtratorami, które zakopują się w ziemi i wystawiają swój aparat gemowy, albo drapieżnikami, którzy polują m.in. na inne ślimaki, albo padlinożercami, którzy wychodzą na plażę i zjadają tam martwe zwierzęta. I te ślimaki, przez to, że mogą się tak przemieszczać specyficznie, są najprawdopodobniej najszybszymi ślimakami na świecie. I już ostatni ślimak w tym odcinku to tratewnik Jantina. Ślimak ten pływa podwieszony od dołu do swojej tratwy złożonej ze śluzu wypełnionego pęcherzykami powietrza. Również jak niebieski smok i tym podobne, poluje on na parzydełkowce pływające przy powierzchni. Na przykład właśnie żeglarza portugalskiego. Jest on fioletowy, też podobnie jak niebieski smok jest ubarwiony, żeby się kamuflować, a niestety ma on dość duży mankament. Kiedy jego tatwa pęknie albo jakoś z niej spadnie, to raczej umrze, bo on nie jest w stanie pod wodą wydzielić tego powietrza, tylko musi przy powierzchni to zrobić. No i właśnie najprawdopodobniej młode tych ślimaków są podobne do wodnych motyli i tak płyną do góry na powierzchnię, gdzie dojrzewając tracą skrzydła i zaczynają właśnie tworzyć tą tratwę i wisieć na niej od spodu, dryfując sobie pod taflą wody tak naprawdę. No i to tyle tak naprawdę. Przeszliśmy przez całą ogromną grupę ślimaków i ja starałem się wybrać najciekawsze z przedstawicieli. Wiadomo, że nie uwzględniłem tutaj wszystkich wartych uwagi ślimaków, a więc nie zamykam tematu ślimaków tym odcinkiem. Może pojawi się trzeci, a może pojawią się jakby przeglądy konkretnych gatunków. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało i zobaczymy się, mam nadzieję, niedługo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.